Co by było, gdybyśmy tego nigdy nie wymyślili? Plastik. Kiedyś rewolucyjny wynalazek, teraz wypełnia nasze oceany, zabijając przy tym tysiące zwierząt i uprzykrzając życie jeszcze większej ilości z nich. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak plastik tak naprawdę zmienił świat i jak byśmy żyli teraz, gdyby nikt go nigdy nie wynalazł? Oglądajcie. Plastikowa torba, którą kupiliście w sklepie, by zapakować do niej swoje produkty, jest właściwie zrobiona z chemicznie przetworzonego gazu naturalnego lub ropy. Możecie ją rozerwać, wyrzucić lub spalić, kiedy już nie będzie wam potrzebna, ale to niestety nie spowoduje pozbycia się jej z naszego środowiska i nie podda się rozkładowi, tak jak dzieje się to w przypadku chociażby naszej żywności. Od lat 50. XX wieku wygenerowaliśmy niemal 5 miliardów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Gdybyśmy mogli zebrać to wszystko w jednym miejscu, ta plastikowa góra byłaby większa od Mount Everest. Wiele z tych odpadów trafia do morza i, mówiąc wprost, prowadzi do wymierania wielu zwierząt morskich, które mylą te niestrawne syntetyczne materiały z żywnością. Jeśli wyeliminowalibyśmy plastik z naszego życia, ocalilibyśmy setki gatunków morskich zwierząt przed zaplątaniem się lub połknięciem plastiku. A co z nami? Jaka byłaby nasza rutyna i jak wyglądałoby nasze życie bez plastiku? Jak bardzo w ogóle polegamy na plastiku? Nawet jeśli raczej unikalibyście używania plastiku, na przykład poprzez nieużywanie plastikowych pojemników na lunch do pracy czy do szkoły lub poprzez zaprzestanie używania plastikowych toreb, i tak dalej bylibyście bardzo daleko od całkowitego pozbycia się plastiku ze swojego życia. Plastik jest po prostu wszędzie. Puszki aluminiowe są wyłożone żywicą z tworzywa sztucznego. Bez tego cola, którą pijecie, doprowadziłaby do korozji w ciągu około 3 dni. Kubeczki papierowe również kryją w sobie cienką warstwę plastiku. Jak myślicie, jak inaczej mogłyby zatrzymywać płyn w środku bez przeciekania? Brak plastiku oznaczałby również brak torebek z herbatą, ponieważ są zgrzewane polietylenem. Bez plastiku zakupy spożywcze wyglądałyby zupełnie inaczej. Nasze płyny byłyby dostarczane w szklanych butelkach, a wędliny i sery byłyby zawinięte w papier. Wszystkie zakupione produkty zapakowalibyśmy w spożywcze torby papierowe lub kartonowe pudełka. Jedną z głównych zalet plastiku jest fakt, że plastikowe opakowania dłużej utrzymują świeżość zamkniętej w nich żywności. Bez tej podstawowej metody utrwalania żywności duża część jedzenia musiałaby być hodowana lub uprawiana lokalnie, a większość z produktów dostępna byłaby tylko sezonowo, ponieważ takie produkty szybko by się psuły i nie wytrzymywałyby długich transportów lub przechowywania w magazynach. Odpady organiczne zapełniłyby składowiska. Nasza odzież byłaby ograniczona do włókien naturalnych, bez poliestrowych materiałów wykorzystywanych na potęgę w produkcji odzieży, zmniejszając tym samym koszt jej wykonania oraz ostateczną cenę. Ubrania wodoodporne również przestałyby istnieć. Bez plastiku potrzebnego do izolacji elektrycznej nie byłoby niedrogich obwodów wykorzystywanych w produkcji chociażby telefonów czy komputerów. W tym aspekcie musielibyśmy powrócić do rozwiązań stosowanych ponad 100 lat temu. Cały postęp, jaki osiągnęliśmy nie tak dużymi nakładami finansowymi, nigdy by się wówczas nie wydarzył. Z drugiej jednak strony nie zanieczyszczalibyśmy wtedy ziemi jednorazowymi kubeczkami, plastikowymi butelkami na wodę, zużytymi plastikowymi szczoteczkami do zębów oraz masą innych plastikowych przedmiotów. A 700 gatunków zwierząt morskich nie byłoby wtedy narażonych na pływające wszędzie tworzywa sztuczne, powodujące śmiertelne zagrożenie. Jak więc widać, plastik wniósł do naszego świata sporo negatywów, ale również konkretną dawkę pozytywów. A kto wie, bo być może właśnie dzięki temu postępowi, który dokonał się m.in. właśnie poprzez odkrycie plastiku, kiedyś znajdziemy optymalne rozwiązania, które przywrócą równowagę w naszym ekosystemie. Czas pokaże. A jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapominajcie o zostawieniu łapki w górę oraz zasubskrybowaniu kanału. Pamiętajcie, że możecie również w komentarzach zgłaszać swoje pomysły na filmy, a być może niektóre z nich przedstawię na kanale. Kolejny odcinek zobaczycie już wkrótce, a tymczasem do usłyszenia.